Pomimo apeli i ostrzeżeń policji w okolicach Nysy doszło do kolejnego wypadku drogowego. O tym w dalszej części serwisu. 4 marca, Michał Baraniewicz. Witam Państwa w dzisiejszych wiadomościach Regionalnej Telewizji Opolskie. 5 lat pozbawienia wolności dla sprawców porwania. Wsadzili do bagażnika, po czym wywieźli do lasu. Są skutki mniejszej dotacji na kulturę. Folkfiesta 2013 zagrożona. Zły pomysł, bo na kulturę trzeba łożyć naprawdę i trzeba poznawać inne narody. 3 marca na drodze krajowej nr 41 doszło do poważnego wypadku drogowego. Kierowca z Nysy na skutek doznanych obrażeń zmarł w szpitalu. Do tragedii doszło w niedzielę, tuż przed godziną 13 na drodze krajowej pomiędzy Niwnicą a Nysą. Bezpośrednich świadków zdarzenia nie było. Zgłoszenie otrzymaliśmy od osoby prywatnej, która zobaczyła już samochód, który był na poboczu. Jak wstępnie ustalili policjanci, kierujący samochodem Ford, 45-letni mieszkaniec Nysy, z nieustalonych przyczyn stracił panowanie nad kierowanym pojazdem, zjechał na pobocze, następnie uderzając w przedrożne drzewo. 45-letniego zakleszczonego w samochodzie kierowcę za pomocą nożyc hydraulicznych wyciągali strażacy. Mężczyzna w krytycznym stanie trafił do szpitala, jednak mimo wszelkich starań nie udało się go uratować. W chwili obecnej policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia przyczyny wypadku. 32-latek, mieszkaniec gminy Korfantów, przeżył chwilę jak z filmu. 25 grudnia nieznani sprawcy wyciągnęli go z mieszkania, wywieźli do oddalonego o 2 km lasu, rozebrali i kazali kopać własny grób. 25 lutego sprawcy porwania usłyszeli zarzuty. Do zdarzenia doszło 25 grudnia minionego roku. Około godziny 22 dyżurny nyskiej policji otrzymał informację o pobiciu 32-letniego mężczyzny. Sprawę zgłosiła jego siostra. Jak na miejscu ustalili mundurowi, pokrzywdzony uczestniczył w libacji alkoholowej, kiedy trzech nieznanych mężczyzn wyprowadziło go z mieszkania. Wsadzili do bagażnika, po czym wywieźli do lasu. W tym lesie rozebrali go, kazali kopać mu dół, oczywiście grożąc pozbawieniem życia. Mężczyźnie udało się uciec z miejsca zdarzenia. O całym zdarzeniu opowiedział siostrze. Ta natychmiast zawiadomiła funkcjonariuszy. Jeszcze tego samego dnia policjantom z Korfantowa udało się ustalić tożsamość jednego ze sprawców. Okazał się nim 26-letni mieszkańca gminy Korfantowa. W tym samym dniu też zostały mu przedstawione zarzuty pozbawienia wolności, pobicia oraz gróźb karalnych. 25 lutego bieżącego roku ustalono personalia pozostałych dwóch mężczyzn podejrzanych o współudział. 22 i 25-letni mieszkańcy gminy Korfantów przyznali się do zarzucanych im czynów. Grozi im kara do 5 lat pozbawienia wolności. Odpowiedzą za pobicie, pozbawienie wolności oraz groźby karalne. Jednemu z nich postawiono wszystkie 3 zarzuty, dwóm pozostałym zarzut pozbawienia wolności oraz pobicia. Do dziś nie są znane motywy ich działania. Być może w grę wchodzą osobiste porachunki. Pierwsze marcowe promyki słońca zachęcają do przemyśleń odnośnie wakacji, wolnego czasu i imprez, które na stałe wpisały się w kalendarz kulturalny wydarzeń opolszczyzny. Lipiec, sierpień, wiadomo, Folkfiesta. Czy jednak marzeń o międzynarodowym festiwalu folklorystycznym, notabene jednym z nielicznych w Polsce, nie rozwieją urzędnicze decyzje? Z końcem lutego na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Nysie ukazały się wyniki otwartego konkursu ofert dotyczących realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na rok 2013. Z 18 zgłoszonych inicjatyw 5 nie znalazło poparcia urzędników. Wśród nich festiwalowa perła opolszczyzny Folkfiesta. Mieszkańcy nie kryją zaskoczenia. Moim zdaniem to źle. Wydaje mi się, że właśnie dobrze, że są takie inicjatywy, bo można poznać kulturę w innych krajach. Uważam, że bardzo dobry pomysł, żeby żebyśmy poznawali wzajemne kultury. Zły pomysł, bo na kulturę trzeba łożyć naprawdę i trzeba poznawać inne narody, żeby troszeczkę było tej mniej ksenofobii w Polsce. Naprawdę. To jest konieczne, żebyśmy widzieli, że inni ludzie też są tacy jak my, a czasami lepsi. Poza możliwością poznania innych kultur i obcowania z egzotycznymi formami sztuki, festiwal niósł także korzyści. Zdecydowanie fajna sprawa dla Nysy, jest to dużą promocją miasta na pewno, jest to ogromne wydarzenie, zjeżdżają się tutaj ludzie właściwie z całego świata, z każdego zakątka Europy i spoza Europy. Na pewno dużo ludzi też przyjeżdża oglądać tą Folkfiestę, zawsze co roku są tłumy na Bastionie i korowody, które przechodzą ulicami Nysy. To jest promocja dla miasta, a miasto jest piękne, nazywane Perłą Śląska Opolskiego. Z wszystkich inicjatyw zgłoszonych do otwartego konkursu ofert w Urzędzie Miejskim tylko Folkfiesta była wydarzeniem międzynarodowym o tak dużej skali.
powinni coś takiego finansować, niestety, bo mało tu się w Nysie dzieje czegokolwiek. Nie no jak, nie może nie być folkfiesty. Ja sobie w ogóle nie wyobrażam sierpnia bez folkfiesty, no jak to tak? Przecież ludzie czekają, starsze osoby, osoby dojrzałe, osoby dorosłe, nawet młodzież, która teoretycznie folklorem się nie interesuje. I tutaj spore zaskoczenie. Dając możliwość uczestniczenia w wielu wydarzeniach, zainteresować można także młodzież. Fajnie, jeszcze nie byłem nigdy na takim czymś. Czy ty myślisz, że na to powinny być jakieś większe pieniądze? No pewnie, tak, tak. W końcu przyszło parę tysięcy, milionów z Unii Europejskiej, no to powinni przeznaczyć coś na to też. Nie pozostaje nam nic innego, jak dołączyć się do słów. Panowie urzędnicy, promujmy nasze miasto. A organizatorom folkfiesty życzyć wytrwałości w pozyskiwaniu środków oraz sukcesu organizacyjnego. O kwestii dofinansowania będziemy Państwa na bieżąco informować. Szereg innowacji wprowadza Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Nysie. Naprzeciw oczekiwaniom czytelników został wprowadzony system e-book. E-book, czyli inaczej czytelnia online, już od jakiegoś czasu funkcjonuje w Nyskiej Bibliotece Miejskiej. Wygodna forma czytelnictwa jest niewątpliwie jedną z najnowszych metod czytania przez internet. Baza pozycji czytelni poszerza się systematycznie. E-book to czytelnia online. W tym roku, a właściwie pod koniec zeszłego roku, nasza Nyska Biblioteka przystąpiła do konsorcjum bibliotek województwa opolskiego i w ramach tego konsorcjum 16 bibliotek wykupiło dostęp do czytelni e-book. Póki co w bazie czytelni pojawiają się książki naukowe, popularno-naukowe oraz podręczniki. Do tej pory czytelnik ma do dyspozycji ponad 700 tytułów. Zatem czytamy online, ale jak? W dwojaki sposób. Albo przyjść do naszej biblioteki i tu na miejscu, na którymkolwiek z komputerów dostępnych dla czytelników skorzystać z e-booka, albo można przyjść do nas, bo niestety na początek trzeba się do nas pofatygować i dostanie się hasło dostępu i login do swojego konta i wtedy to już z każdego miejsca na świecie można korzystać z czytelni. Logowanie do systemu jest bezpłatne dla czytelników Biblioteki Miejskiej w Nysie, jednak aby uzyskać dostęp trzeba osobiście zgłosić się do placówki i dokonać rejestracji. Jest to nowa forma czytelnictwa propagowana wśród mieszkańców, jednak z dnia na dzień zyskuje swoich zwolenników. Wygodna dla osób często podróżujących, ale także dla osób starszych, dla których udanie się do biblioteki może być nieco kłopotliwe. Każdy znajdzie coś dla siebie. Biblioteka wychodzi naprzeciw nowoczesnym rozwiązaniom i umożliwia dotarcie do literatury w sposób dogodny dla odbiorców. Ludzie się zmieniają i potrzeby naszych czytelników się zmieniają. Coraz więcej ludzi młodych, ale też i wbrew pozorom seniorów, garnie się do internetu i do tych wszystkich źródeł, które może tam pozyskać. W związku z tym chcemy to im ułatwić. No nie każdego jest stać na to, żeby wykupować sobie dostęp do konkretnej literatury w sieci, a u nas może z tego skorzystać. To też są nasi czytelnicy. A jakie wydarzenia szykuje biblioteka na najbliższe tygodnie? Właściwie w każdym miesiącu jest nowa wystawa, nowy wernisaż. W tym miesiącu będzie to wernisaż Rafała Okrzymowskiego, także na Dzień Kobiet będzie można do nas przyjść i obejrzeć sobie piękne fotografie. Między innymi też w tym miesiącu jeszcze spotkanie z panem Alfredem Hoffmanem, takim tutaj naszym lokalnym poetą, który właściwie będzie miał w tym momencie swój debiut, bo jeszcze ani nigdzie się nie publikował, ani nigdzie nie pokazywał. No i jak zwykle oczywiście oferta dla dzieci, czytanie bajek co miesiąc, w tym miesiącu 15. Zajęcia dla dzieci dotyczące wiosny. Biblioteka nie tylko wabi mieszkańców miasta nowym, odświeżonym wyglądem, ale także innowacjami, które zachęcają czytelnika do zapoznania się z ofertą. Zatem i my namawiamy Nysan do częstszego sięgania po ulubione pozycje spółek bibliotecznych, a dla tych, którzy cenią sobie wygodę, do korzystania z multimedialnych rozwiązań. Z sobotniego meczu na wyjeździe z kamperem Wyszków Stalowcom nie udało się przywieźć ani jednego punktu. Przez tą przegraną Stal Nysa znacząco ograniczyła swoją szansę na zakończenie sezonu w czołowej szóstce. Dwa pierwsze sety wydawały się być bardzo wyrównane, jednak drużynie z Nysy zabrakło trochę szczęścia i obie odsłony zostały wygrane przez zawodników z Wyszkowa do 22 i 23. Dobry występ zaliczył zawodnik kampera Dominik Zalewski, który nie miał sobie równych w ataku. Podrażniona ambicja siatkarzy z Nysy dała o sobie znać w trzeciej odsłonie. Podopieczni Jarosława Stancelewskiego dość szybko zyskali przewagę. Jednak końcówka seta nie obyła się bez nerwów. Drużyna z Wyszkowa doprowadziła do wyrównania, a później do piłki meczowej, której jednak nie wykorzystali, przegrywając czwartą odsłonę do 27. Set czwarty grany był pod dyktando kampera Wyszków. Stalowcy wydawali się być zagubieni na boisku i w konsekwencji przegrali do 14. Klub sportowy Kamper Wyszków, Stal AZS Nysa 3-1.
To wszystko na dziś. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne wydanie Wiadomości z Regionu już w najbliższą środę, 6 marca. Do zobaczenia.